Gabi. I zacznijmy od czegoś nowego. Teraz to nie jest tak dobrze widoczne, ale ja zrobię coś taką szczotką. Mogę teraz wejść na totalnego debila, bo nie wiem, czy to się powinno robić tak. Czy to się powinno robić tak? Z której strony? To pewnie zależy, jaki efekt chcę osiągnąć, ale już w sumie widać. Ja tylko chcę to zrobić ładnie na początku, żebyście mogli jakby mieć takie wow, albo takie Czy ja to dobrze robię? Niech ktoś mi da znać. Tak, mam grzywkę. 4 dni temu zrobiłam sobie grzywkę, tak jak możecie zobaczyć. To nie była nagła decyzja. Się zastanawiałam nad grzywką od pół roku i zrobiłam ją na początku nowego roku. Nowy rok, nowa ja. Nie, nie wiedziałam, jaką w ogóle chcę tą grzywkę i takiej zupełnie nie planowałam, takiej tylko z boku. Ale taka ostatecznie wyszła, bo tak mi doradził fryzjer i fryzjerka. Dobra, przechodząc do rzeczy, już zostawiając temat mojej grzywki. Są ferie, jak to oglądacie, też są ferie, jak ja teraz to nagrywam, też są ferie. I ja mam problem. Bo mam ogromne, ogromne uczucie i jakby wiem o tym, że ja swoje ferie marnuję na razie. Dzisiaj jest 7, czyli są dopiero 4 dni ferii, tak na dobrą sprawę. Więc jeszcze to nie jest przesądzone, że całe moje ferie będą złe, ale jak na razie ja się po prostu czuję źle, nawet sama ze sobą, że je marnuję i chcę, żeby właśnie dzisiejszy dzień trochę zmienił moje oblicze tych ferii i jakby zmienił mi te ferie i żebym zaczęła coś w ogóle robić i być produktywna. Ja teraz widzę wszędzie na YouTubie, dosłownie czuję się osaczona filmami typu cele na 2021, jak planuję mój 2021, my goals for 2021. W każdym możliwym języku widzę te filmy i jeszcze widzę filmy, ja nie wiem co się dzieje, czy wszyscy nagle się wyprowadzają, bo dosłownie wszędzie widzę jakieś moving out, moving in, moving coś tam, empty house. Ja mam takie, Boże, mam uczucie, że każdy coś robi, tylko nie ja. Dosłownie. I wiem, że to nie jest jakby prawdą, ale w mojej głowie to jest po prostu straszne. Teraz YouTube nie działa chyba na mnie dobrze, jeśli chodzi o moją psychikę. Po prostu nie wiem czemu, ale ja się czuję osaczona filmami, które dla mnie nie są potrzebne. Moje podejście jest takie, ja nigdy nie robiłam sobie postanowień noworocznych, bo nie widzę w nich celu. Nie wiem, czy są zbędne, ale uważam, że przez to, jaka jest nagonka na robienie tego, rzadko się spełniają te cele. W tym roku ja czuję wręcz presję od tych filmów, że ja jestem jakaś nieprzygotowana na ten rok i że powinnam go sobie zaplanować. Ale jakby nigdy sobie niczego nie planowałam tak z góry na cały rok, bo szczerze nie wyobrażam sobie trochę tego zrobić, bo to jest na tak długi czas. Jeśli ktoś planuje, spoko, ale to nie jest zupełnie dla mnie. Dzisiaj ja próbuję zmienić swoje ferie, nie nudzić się i dobrać jakieś dobre stanowisko do tych ferii, do tego czasu, żeby on nie był zmarnowany. Ja nigdy nie spędziłam swoich ferii w domu. Zawsze gdzieś jeździliśmy rodzinnie i nigdy nie byłam przez 2 tygodnie w domu. W tym roku też tak w sumie nie jest. Mam w planach pojechać do swojej przyjaciółki, mam w planach pojechać na działkę, ale to są pojedyncze wyjazdy w miejsca, które są oddalone ode mnie max 2 godziny. Na razie do tej pory siedzę w domu i tak jak widzicie, nie radzę sobie z tym za dobrze. Ogólnie ja miałam dużo bardziej ambitny plan na dzisiejszy dzień niż taki, że jest 12:17 i ja przed chwilą wstałam. W planach miałam posprzątać mój pokój, trochę się ogarnąć. Miałam mieć zajęcia, na które nawet zaspałam, ale one na szczęście się nie odbyły. I'm not doing well! Ja sobie nie radzę za dobrze teraz po prostu i śpię dużo za dużo wręcz. Wstaję o godzinie 12, za chwilę będzie ciemno. Nie narzekam więcej, bo tutaj nie o to chodzi. Idę jeść śniadanie, bo na 13 jestem umówiona z moją przyjaciółką. Mój repertuar śniadaniowy, proszę uważać. Herbata taka dobra. To jest smak, to jest firma. I 2 kanapki. Jem i dalej się zbieram, bo mam 20 minut. Dzień dobry. Na razie wyglądam tak, bo jeszcze nie czesałam włosów, a ja z moją grzywką bez czesania włosów
więc to jest moja przykrywka na razie. To, co widzieliście przed chwilą, nagrywałam we czwartek, a dzisiaj jest sobota i miałam już takie, Boże, nagrywanie tego filmu nie ma żadnego sensu, ale ja ogólnie czuję się dużo lepiej i chyba nastąpiła transformacja i zmieniło się moje podejście, że jednak nie zmarnuję tych ferii i zaczynam coś naprawdę robić. Czuję się dobrze i nie mam wyrzutów sumienia. Potrzebowałam to przepracować, nie nagrywając tego po prostu. Przyjechaliśmy na działkę i jak zobaczycie, ile tutaj jest śniegu, to chyba niektórzy w to nie uwierzą. Jestem tak szczęśliwa, bo chociaż jest taka w pewnym stopniu prawdziwa zima, jeszcze nikt nie chodził, nie ma żadnych nawet śladów. Ja idę jeść i kontynuujemy ten film dwa dni później. Ale dzisiaj mam nadzieję, że już po prostu wszystko wyjdzie. Mam grzywkę już teraz, bo się uczesałam. Widzicie, jak jest biało. Teraz zacznę odśnieżać auto, bo jedziemy na zakupy, tylko muszę znaleźć, gdzie jest szczotka. Jest przed 12, więc ja o tej porze jeszcze zwykle spałam, a teraz nie śpię i się czuję z tym bardzo, bardzo dobrze, bo nagle dzień się wydaje długi. Wróciliśmy już do domu i ja sobie na jakiś czas siadam czytać i czytam lalkę Prusa, bo to jest moja lektura. Tutaj mam zakładkę, tam gdzie jest taka większa luka i ta mniejsza część została mi do przeczytania jakieś 300 stron, więc ja w życiu nie przeczytałam tak grubej książki. Jeśli to się stanie, będę z siebie tak zadowolona. Jeśli chodzi o to, co mówiłam na samym początku, jakoś o postanowieniach noworocznych i tak dalej, że zwykle tego nie robię, ale w tym roku stwierdziłam, nie jako postanowienie noworoczne, ale jako taki cel jakby na cały rok. Może to się sobie równa, nie wiem, nieważne, ale stwierdziłam, że chciałabym przeczytać 10 książek. Ja nie lubię czytać, ale czytanie jest w sumie dobre. Jak znajdę ciekawą książkę, to będę ją czytała i będzie mi się podobać. Tylko muszę taką znaleźć, więc taki jest plan na ten rok i zobaczymy, czy mi się uda. Więc ja z moją herbatką siadam do czytania. Skończyłam czytać. Wczoraj w ogóle poszłam biegać i teraz też pójdę. I powiem wam, że wczoraj nie było jeszcze tak dużo śniegu. Myślałam, że będzie tak nieprzyjemnie, bo będzie zimno i tak dalej, a to jest tak przyjemne uczucie, jak się biega po śniegu, naprawdę. Więc dzisiaj to powtarzam, chociaż teraz tak sobie stoję i trochę mi się nie chce, bo nałożyłam dzisiaj buty zimowe i było mi zimno w stopy w butach zimowych, a teraz będę biegać, więc... trochę mi się nie chce pod tym względem, ale wczoraj mi się tak dobrze biegało. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie, więc się zbieram. A, skończyłam biegać i tylko dosłownie nałożyłam kurtkę. Nie robiłam nic więcej, bo chcę jeszcze pójść porobić zdjęcia, bo wczoraj mi przyszedł nowy obiektyw, który dostałam na święta. Taki trochę spóźniony prezent. Czy wy widzicie, ile tego jest śniegu? Teraz już mam też normalne buty i się w nim zatapiam. Patrzcie, za oknem jest ciemno jak... O, tu jestem ja. Za oknem jest ciemno jak w dówce. Update, skończyłam biegać, byliśmy na spacerze, porobiłam trochę zdjęć z nowym obiektywem i efekty są bardzo zadowalające. Dzisiaj moja babcia ma urodziny i jak byliśmy na zakupach, to kupiłyśmy 4 ciasta, bo nie było takiego jednego tortu, więc stwierdziłyśmy, że weźmiemy 4 kawałki różnych ciast i połączymy jako tort, więc teraz będziemy świętować. Jestem w toalecie, bo część osób już śpi. To jest najcichsze możliwe miejsce, gdzie mogę teraz coś nagrać. Zjedliśmy ciasta, pograliśmy w jakieś gry, spędziliśmy sobie po prostu razem czas, było bardzo przyjemnie. Morał z tego filmu jest taki, jeśli późno wstajesz i źle się z tym czujesz, wstań wcześniej. Na przykład o 9, bo ja o tej godzinie teraz wstaję, nastaw sobie po prostu budzik. Mimo że jest zima, może ci się wydawać, że jest długi dzień. To był jakby vlog, ale w sumie nie do końca i jakieś jeszcze moje pierwsze załamanie w tym roku.
bardzo dobre rozpoczęcie roku. Tyle wam powiem. Dziękuję wam bardzo za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Pa, pa. Thank you.